Od słów pieśni Gaudium Mater Polonia studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku przywitali nowy rok akademicki. Wcześniej w Kościele Przemienienia Pańskiego odbyła się msza święta w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Po raz pierwszy otwarcia roku akademickiego dokonała nowa rektor sanockiej uczelni dr Elżbieta Cipora oraz prorektorzy dr Magdalena Konieczny i dr Jolanta Karolczuk. Wraz ze studentami PWSZ nowy rok zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu III wieku. Rok akademicki 2012-2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku ogłaszam za otwarty. W trakcie uroczystości wręczone zostały medale PWSZ imienia Jana Grodka w Sanoku za szczególne zasługi, które otrzymali Czesława Kurasz, współzałożycielka zespołu Bukowianie, były wicestarosta powiatu sanockiego, a także Leszek Puchała, były redaktor naczelny tygodnika sanockiego, współzałożyciel sanockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tytuł ten będzie mnie zobowiązywał do dalszego wspierania naszej uczelni, do działania na rzecz jej rozwoju i dobrego imienia. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Następnie odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet studentów PWSZ w Sanoku. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy. Że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy. I rozwoju własnej osobowości. I rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni. I wszystkich członków jej społeczności. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Oraz samym postępowaniem dbać o godność i honor studenta. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Imienia Jana Grodka w Sanoku. W tym roku po raz pierwszy w historii studenci nie otrzymali z rąk pani rektor papierowych indeksów, a jedynie listy gratulacyjne. Ma to związek z odejściem od tradycyjnych zielonych książeczek na rzecz wirtualnego indeksu, który znacznie usprawni proces egzaminowania na sanockiej uczelni. Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2012-2013 uświetnili także licznie zaproszeni goście, wśród których znalazł się poseł Bogdan Żońca. Pięknie dziękuję za zaproszenie na kolejną inaugurację roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe stanowią bardzo ważne punkty na mapie szkolnictwa wyższego w regionie podkarpackim. Czy marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta. Sukcesów tej nowej kadencji, a panu kanclerzowi powodzenia. Następnie profesor doktor habilitowany Wojciech Walat wygłosił wykład inauguracyjny o społeczeństwie ludzi bezdomnych w XXI wieku, a studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zaprezentowali część artystyczną uroczystości. Po obchodach w Sanockim Domu Kultury na dziedzińcu PWSZ odbyła się ta mniej oficjalna część uroczystości, na której jedną z atrakcji była studencka grochówka, do której ustawiały się długie kolejki.